Jeśli mam być szczery, to nie jestem z tego dumny. Bardzo nie jestem z tego dumny, jestem naprawdę z tym źle i... No... Nie wiem, czy to popełniłem największy błąd życia, ale na pewno sprzymierzyłem się swoim własnym zasadom. Splamiłem swój honor. Poszedłem w mikrotransakcję. Wydałem 40 zł na konia i zbroję. Proszę, nie linczujcie mnie za to. To była moja chwila słabości. Nie było osoby, która by mnie powstrzymała. Nie było osoby, która mówiła mi: Wołga, dasz radę, powstrzymaj się, nie rób tego. Nie miałem takiej osoby. Dlatego nie dałem rady. Zapłaciłem prawdziwe pieniążki. Zbroję dla konia. Oj, nowy tryb dodali. Bardzo mi z tym źle. I dostałem w ogóle łuk. Co to za łuk? I dostałem miecz. Proszę, nie bijcie mnie. Przypadkiem mi tę transakcję kupiłem. Ej! Całkiem fajna ta zbroja nawet. O! FPP łuk. W sumie spoko nawet. A! Nie wspominałem, ba. To jest stream VOD, czyli VOD Dead Offline. Tak samo jak byłem to w przypadku Infamous Second Son w pewnym momencie. Tak i teraz to jest VOD takie nagrywane poza strumyczkiem. Tak jak mówiłem, no, odblokowywanie mapki czy też durne poboczniaki chcę zrobić przynajmniej poza strumyczkiem, żeby was tego nie męczyć, bo wiem, że no to nudzi. Na dłuższą metę to nudzi, więc w misje fabularne zostawiam na strumyczek. A takie poboczniaki, jak i teraz będziemy robić, zostawiam oczywiście na teraz. Na takie momenty jak teraz. Dobra, czyli tutaj mamy taką kryjóweczkę do garnicia. Także Senu, weź się do roboty, ptaszku mój kochany. Ej, wyjdź kolego, wyjdź tam. Dobra, szkoda, że ta zbroja, z której korzystam, jest zbroją z mikrotransakcji, a nie zbroją, która no, mimo wszystko jest tak dobrze zaprojektowana, że powinna być zbroją podstawową w grze. Jakby się tak przynajmniej ja myślę, tak wygląda ta zbroja. Brothers, we must kill assassin. Okej, tu mam poboczniaka w ogóle.
A nie, ten łuk jest beznadziejny. Muszę mieć zwykły łuk. O kurde, ale ten miecz super jest. Najlepszy miecz na świecie. You there? Is that a Magi badge? Over here. Please, I am weak. Get me out of here. I will show you. The gods are smiling. You are a true hero. Keep quiet. Head down. Dotrzyj do Fayum. No spoko, spoko. Now, how about we loot some tombs? Have I helped another criminal of Egypt? Oh, that is right. You are a Magi. No, not a criminal. I'm an opportunist. I know your kind. What did you dig up this time? It sure caught the eyes of those bandits. A ring of unparalleled riches. As you can see, everyone wants it. Those bandits dragged me around trying to find it. Me? I just want what it is worth. You think I enjoy being a scavenger? Yes. Come, follow me to my palace. My safety is your duty, is it not? You saw how dangerous it is out here. I suppose. Yes! You bury your treasure. What a treat. I thought you were all buried beneath the sands of time. Not all. Sands of time. You should join us. Jakieś śmieszki. To get you out of all the trouble you get yourself into. Yes, it is hard out here for us, you know. Bandits are always up our asses. Then you should trade this ring and be done with it. I know, but Giza has so much wonder and mystery. Hmm, osiągnięcie. The rewards. Aha! That is my palace! Up ahead. Some palace. Kurde, no pałac świetny, muszę powiedzieć. My Seni. Why didn't you come searching for me? I was locked in a cell for days. Next, where's the ring? Okay, calm down. Rashid Yazid. Who is this? This is my brother. Gonna help us find the ring. Are you serious? Okay, yeah. Why not? I've got time. Ha! Luck is always on your side. Isn't it, Oba? If it was, I'd have my ring. Our ring. Yes. Yes. That ring is worth millions of drachmas. Cleopatra would lay you if you gave it to her. We should check for our other brothers. They have the ring. There are bandits all around. Idziemy szukać brudosów. I'll start there. Rashid went south. Likely run into those bandits camped by the Sphinx. The fool. Rashidi is in danger. I have to get him out of that bandit camp. No dobra, wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Tu mam na razie do ogarnięcia. Ten papirus dujny. Nie znalazłem go już od razu. Wow, to było trudne. Mam déjà vu, czy ja przypadkiem nie byłem w podobnej miejscówce? Ja, tu mam miasto, tu mam pytajniczki. No, w takim razie mały teleporcik. Nie, ten łuk w FPP jest beznadziejny, muszę to zmienić. Ja wiem, że to jest, no... Mimo wszystko łuk
No to jest łuk, no, z mikro płatności, no ale on jest kiepski. Chyba skoro jestem tutaj w mieście, czy tu jest jakiś kowal? Byłoby miło, jakby się znalazł jakiś. Ulepszy sobie ten łuk od razu. Great Sphinx. It is smaller than I expected. No, to samo, i to samo mówiłem ostatnio. Wielkie umysły myślą podobnie. Tak właśnie coś czułem, że z tą kamienną tablicą coś będzie. Że pod Sfinksem coś jest. Pytanie, jak wejść do Sfinksa? A hidden entrance. How long has this been here? Ooh. Tutaj nie ma nic, ale za to tutaj coś jest. Ah, a dead end. Does not make sense. Or there must be a way forward. A, kolejne przejście. Niby jakiś łuk. Nie ma jakiejś może legendy czy czegoś tutaj? Czy legendy to jest... tylko i wyłącznie... luksus... mikropłatności. Coś ty znalazł na Amona. Kto to jest Amon? What the fuck? Cóżem ja znalazł? Cholera jasna, ej. Jak się po prostu zwiedzałem i nagle znalazłem coś takiego. To jest jakieś przejście dalej. Tutaj nie za wiele jest. No to wygląda jak mamy trzy... Tu są trzy piramidy w Gizie, Sfinx, jakieś dwie mniejsze piramidy. Jakieś skały. Kurde, co to za miejsce? Co ja do cholery znalazłem? No to jest na pewno ciekawe, tyle powiem.
Dobra, gdzie jestem? Aha, mam się dalej spinać. Ale jaja. Byś się w ogóle nie spodziewałem. No i tu jest wyjście. Że tak powiem, ładne buty. No, to przy... O nie, tam dalej coś jest, jakieś zadanko. Ja nie ogarnąłem. Chyba. Może to faktycznie odnosiło się do tego dylaństwa. Co tam widziałem. W sumie niby się świeci na złoto. Ale dobra, to już później. Na razie ogarnę może tą... tego poboczniaka. Dobra, i z tego co pamiętam, tutaj nawalałem się z tą kobietą. A przy okazji, to jest obozowisko, to ogarnę od razu. A ten pytajniczek złoty później zrobię. Już tak na sam koniec tej gizy. Rany boskie, co ja tam znalazłem w ogóle? Dobra, jeden znaleziony, to jeszcze jednego dowódcę mi brakuje do kompletu. Dobra, jest drugi. Jeszcze te diabelskie artefakty. Bo znalazłem jeden, dwa. Od razu dwa artefakty, spoko. O. Darmowa skóra, nie odmówię. Kryształik, super. Kryształy zawsze spoko. Hey now. W sumie lepiej upić ciało. Chodź, kolego. Właśnie jednak tu ukryje. On tu widać gdzie. No i w sumie w takich krzakach no nie widać. No takie krzaki to jeszcze... rozumiem, no ale takie krzaki wiecie, no... kiedy ma iść but, trawę, no takim... no, nie ukryjemy się, nie ma bata. Takie kroki to jeszcze rozumiem. Dobra, ogarnąłem już. Dwa skarby ogarnięte. Zostało dwóch szefów. Gdzie? A, tu jest jeden.
Usłyszy mnie? Usłyszy mnie, chodź. Chodź, szefu. Chodź do krzaczka. Ale muszę powiedzieć, że no, skwiadanie jest całkiem dobrze zrobione. Przyjemnie. Na pewno lepiej niż w poprzednich odsłonach, no. Chyba dzięki tylko temu. Tak, ja jeszcze daję sobie radę. Bo pod wieloma aspektami, to dość ważnymi aspektami, no leży. Na przykład jazda konna, powozy. Legendę dostałem. Nice. Ja to rozumiem, czyli legenda nie jest tylko własnością mikrotransakcji. A można można legendę wydobyć również w trakcie gry. Rashidi? Huh? You know my name. I'm here to get you out. Da, gość sobie skręcił. Burza piaskowa się zbliża, co? Czyli faktycznie widać coś tam od strony piramidy. Niby tak, widzicie, no takie to jest... Mało widoczne, ale to się wkrótce na pewno przemieni w jakąś ogromną burzę. This ring you have found is certainly sought after. You know about the ring. Oba and Nepti said you might be in trouble. I think you would all be better off giving up this life, hmm? We could, if we had the ring. Wait. You mean you don't have it? Turo punched me straight in the face and took off to the Hemon tombs to trade it. Who is Turo? A brother. Ah. Sami bracia. I will go make sure he is all right. Go back to your brothers. Be safer with them. Go to your brother. Hardly. I wonder what tale Turo will tell me. Czyli aż tutaj jest. O. No dobra, w takim razie pójdę sobie tak. Tutaj ogarnę tego pytaniczka, ogarnę obóz, te dwa. Czy teleportuję się tutaj, chyba tak będzie najlepiej. Ogarnę ten pytajnik, cokolwiek to jest. No i to jest mój konik. Jezus. Gorzej jak sobie uświadomicie, że no kosztowało 40 zł. No ale wygląda świetnie. No dobra, fajny konik. Warto było wydać na niego pieniądze, ale jest o 40 zł. Tak średnio bym powiedział. Ale przynajmniej teraz płotka jest fajna. Niezgadny obóz. Obóz. No dobra. Hey, wait. Hey. Die, you damn.
Ale ten miecz jest fajny, o kurde. Worth it. Dlaczego takie fajne rzeczy muszą być w mikrotransakcjach? Znaczy okej, no to rozumiem, no ale... I tu przydałoby się właśnie takie ogłuszenie jak z Batmana. Takie wielokrotne ogłuszenie. O nie, nie ten miał być. Kurde, szybki ten miecz. Ładny damage zadaje. Aha, tu jeszcze jest ktoś. No i dobra, obozowisko ogarnięte. Jeszcze tego sobie pana oskuruję. Gdzie on jest? A, tutaj nie? Dobra, kij z nim. Dobra, kolejne obozowisko. Chodź, moja nowa płoteczko. Jak ty fajnie wyglądasz, ale mimo wszystko dalej jesteś tą samą głupią płotką. A pierz czachę. O, faktycznie, ty tylko czachą taką gojącą. Spoko, spoko. A tam w oddali widać Aleksandrię. No nie ukrywam, świat jest naprawdę olbrzymi. Choć no, na mapie wygląda jeszcze na większy. A, tak, tu wykonywałem jedno zadanie, z tego co pamiętam. To dla kogo? Dobra, mam tak, jeden artefakcik znaleziony. Gdzie jest drugi? Chyba, że już go znalazłem gdzieś. No dobra, wszystko wyjdzie w planach. Fajny konik, co? Jestem w krzaczkach, nie widać mnie. O chuj, dobra, widać mnie. Wydawało wam się, tu nikogo nie ma. Jest tylko krzak. Tutaj nikogo nie było. Rozumiesz? Tutaj nikogo nie ma. Hehe. Dobra, czyli tu gdzieś jest, tak? No nie, to jest pod ziemią. No way.
Dobra, zbyt dużego boju nie mam. O, kieszelik. Bardzo fajnie. W zasadzie, czy stać mnie już na ulepszenie dla ukrytego oszczan, ale bardziej zależy mi na wymaksowaniu armora na razie. Armor musi być maksimum. Później dopiero będę się zastanawiał nad oszczem. Bo tak czy tak, to oszcze, które teraz mam, to mi nie wystarcza na wrogów na moim poziomie i niższym. Kapitan. Czyli nie mogę po tej linii iść na górze. Dobrze. Nie da się, to się nie da. No, zacznę pracę. Tak średnio. Pienię to jakieś pół godziny. Okej. Jeszcze tu kolega jeden został nam. Chodź przyjacielu. Myślę, że w ciągu pół godziny ogarnę przynajmniej jeden teren. Kurde, ale we, skradanie zostało tu świetnie zrobione i jest strasznie satysfakcjonujące. Szkoda tylko, że no, tak dużo elementów w tej grze nie leży. Te dwa oszcza są spoko, no ale rano, one są takie dziwne. No i brakuje mi rany, brakuje mi tutaj wszystkiego. Spadochronów przede wszystkim. Znajdźka czy... Oczywiście, że znajdźka. No, ale już mogliby zrobić tego asasyna ninja. Kurde. Byłoby więcej takich katan. Ja tam katany to jeszcze pikuś, kurde. Wakizashi, Tanto, Kodachi. Poniekąd Sheng Biao, choć to jest bardziej broń chińska. Ale Linka Sakiem, no nie jest wykluczona.
sumie jest taki chyba odpowiednik japoński do Sheng Biao. Ja, oni mają... Kurde... Już taki duży rozmach, jeśli chodzi o uzbrojenie dla ninży. Czy samurajów, jak to woli. A wiesz co? Hey, stop! Dzięki za pieniążki. Czy mi się wydaje, czy... Myślałem, że tu jest kotek, a tu nie ma kotka. Są tylko jakieś inne zwierzątka futerkowe. Jakie sarenki na przykład są. Takie zwierzątka TS są dobre. Dobra, senu. W ogóle tu nie ma przypadkiem łódki? Jest łódka. Nie zgadnę. Znajdźka, bo co innego. O, krokodyl. Idź krokuś stąd. Tak, tu jest skarbisko. Nawet dwa, oczywiście, że no. Jak woda, to skarby. Przynajmniej to dno nie jest tak daleko. O, o. Jest kryształ. Nice. Tu jest. W takim razie tutaj już wszystko ogarnąłem, co chciałem ogarnąć. Mimo wszystko zostało dużo jeszcze tych rzeczy do zrobienia. Chcę zrobić sobie... Zabrać się za ten pytajniczek teraz. Ale domyślam się, że ten pytajniczek jest pod ziemią. Tam, gdzie wcześniej byłem, tylko że to ominąłem. Dobra, przylecimy tam szybko, bo znam drogę. No nie ukrywam, że tam to było ciekawe dość. Tam to znalezisko. Dobra, Sphinx, Sphinx, Sphinx. No to jest na 100% tamto miejsce, w którym widziałem. 100%. Rany boskie, on na pewno musi tak wolno się tutaj przekradać przez to. To jest jakaś forma loadingu. O! A jak się, jednak się da szybciej. No, to jest gdzieś tutaj, tylko jeszcze niżej. No, ciekawe. To się ciągnie, proszę ja was, dalej, tam gdzie właśnie wychodziłem, tylko jeszcze niżej. Że tu już jest, tu tylko można iść wyżej. Chyba, że jest jakieś przejście, które przegapiłem. Z drugiej strony to też może być jakaś zagadka. Też jak naszło mnie, żeby podpalić te pochodnie, które są.
Choć... Ciekawe. To jest na pewno jakoś powiązane z tym. Z tym, że tam mogę iść dalej. Czas zobaczę na YouTubie. Jest jakiś kurde secret, o którym nie wiem. AC Origins Sphinx. Sphinx Secret. Possibly claustrophobia. O, tu coś faktycznie jest. Before we interact with this, let's go just take a little quick little run around Egypt here. And you can see those stone, those little brown stones sticking up are in the exact spots on the map there as they are in the game for the constellations. So we're going to interact with this. Let's go take a look and see what happens. Aha, dobrze, ogarniam. Ogarniam, to ja z tego nie zrobię. To jest, dzięki temu, jak ogarnę tą zagadeczkę, która tutaj jest, będę mógł zdobyć jakąś tam legendarną zbroję, tylko że sęk w tym, że te wszystkie kamyczki, które tutaj widzimy, to są kamyczki tych konstelacji, które robiliśmy. A każdy ten światełko to jest konstelacja, którą już zrobiliśmy. Także żeby odblokować tutaj przejście, które uaktywnimy o, tym przyciskiem, będziemy musieli ogarnąć te wszystkie kamienie. Czyli skoro tutaj mamy piramidy, to tutaj gdzieś prawdopodobnie to albo gdzieś tutaj będą te całe konstelacje do zrobienia, więc tym na razie z tym musimy się wstrzymać. Na to by wyszło. Także mogę co najwyżej robić teraz po kolei różne misje. Inne takie, no. Bo to jest rzecz, która nie zna teraz. Ciekawe, co to za legendarna zbroja będzie. Cóż, na wszystko przyjdzie pora. Chodź, płoteczko. Szkoda, że ten konik nie zostawia po sobie takiej, wiecie, płonącego jakby tropu. Czyli jak zgaduję, jeśli dobrze zgaduję, a te złote pytajniki to są te całe konstelacje, tak? Albo i nie. Szukaj pradawną tabliczkę, co? Dobra, senu. A no tak, to już wiem, dlaczego nie mogę senu. Teraz mogę senu.
Może wyjdzie tam w stylu Jambo? Albo w takim tradycyjnym asasynowym stylu. What? A. To się będę. O kurde, wytrzymały cwaniaczek. Jestem okrutny, wiem. Wielki babi. To już jest ten papirus cały? Nie, to jest kryształ. I to głupie szkło. Ha. Gdzie jest ten papirus cały? Tu jest ten papirus? Odszukaj pradawną tabliczkę. Halo, pradawna tabliczko. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Aha! Kurde, to ci cwaniaki. Dobra, tutaj się podniosło. No i w stylu księcia Persji tego nie zrobię. Ajajaj. Czyli po prostu muszę zrobić taki ciężar na tym, żeby mnie udźwigło. Kurde, no to ci zagadka. No chyba nie powinno tyle udźwignąć. Liczę na to. W sumie dla pewności jeszcze tego dzyndzelka. Tam. To swoje waży, jakby nie patrzeć. Tak, dźwignęło mnie. Haha! Taki zepsuty kryształ. Myślałem ci, ile tu skarbów. Ile pieniędzy. No i jest stradawna tabliczka, znalazłem ją.
Kolejny kryształ. Worth it. Ta wyprawa była definitywnie worth it. Tak mówisz? Punkt zdolności, miło. Nice. Bardzo udana wyprawa, to mogę powiedzieć na pewno. Dobra, tu mam całe łuki. Bronie. Będzie to do sprzedawania. A, tak jeszcze jeden. Będzie coś sprzedawać u... Kowala czy innych kupców. Tu jeszcze mi dwa kryształy brakuje. Dobra, niedługo je się uzbieram. Mam punkt umiejętności. Miłośnik głupów to nie, na razie mi się to nie przyda. O! Ciekawe. Jest mocny łuk. Dobra, jednak wezmę sobie to. Ekwipunek. Wyposażenie. Skoro mam dwa łuki teraz, to jako drugi łuk wybiorę ten kolczasty łuk. I będę miał później samo namierzające strzały. Spoko nawet. Dobra, w takim razie tu tą tabliczkę ogarnęłem, czyli tak. Tepnę się tu, ogarnę tę znajdźkę tu. Przy okazji zrobię tego poboczniaka. Ale fajny był ten taki jakby mini dungeon. Jakkolwiek by to nie nazwać. Łotka. No jest przede mną kawałek, jakby nie patrzeć. Wiesz, no chyba nie przyjadę przez te góry tak na przełaj. Niby można spróbować. Nie zaszkodzi. Co to? Hajeny! Ej, skąd się tu tyle nazbierało nagle? Ale nie mam nic przeciwko. Trochę skóry się zbijał. Płotka, płotka, ja ci nie każę wjechać w skałę. A tutaj, pod górkę. O, widzisz, dała się radę. A, widzę kolejne zwierzaczki. Do polowania. To są hajeny. Tak, to są hajeny. Senu, senu. Dwie znajdźki, tak? Dobra. Akceptowalnie.
Looks like the bandits caught up, but crossed some hyenas. Is Tura among the dead? I pewnie jest martwy. Yep. Must have swallowed the ring too. Ah, this is absurd. Lepiej bym tego nie ujął, kolego. Lepiej bym tego nie ujął. Okej, okay, czyli lecimy tutaj. No dobra. W zasadzie to mi po drodze. Aż jak średnio po drodze. Bo mógłbym ogarnąć tę piramidę, na przykład wejść na tą piramidę. Dobra. Na wszystko kiedyś przyjdzie pora. A tutaj w tej gizie naprawdę jest pokombinowane. Szkoda gadać. Ogarnijmy ten pierścień. Oh, at last. The ring Oba, Nebti and Rashidi were looking for. Time. Wszystko w swoim czasie, wszystko w swoim czasie. Więc tu będzie prawdopodobnie wąwóz, obóz. Prawie na 100%. No już tam widzę jednego gościa, to jest obóz na 100%. Te obozy to żadne wyzwanie. W sumie najfajniejsze są te trzywłóczniowe obozy. One są nawet trudne. Ogarnięte. Czyli tak, tutaj po zewnętrznej części gizy mam zrobione wszystko, tylko tak, tego nie ogarnę na pewno z wiadomych powodów. I tu mam piramidy jeszcze do zrobienia i chyba ogarnę je od razu, żeby się nie wyjacać. I lost the way, my brother. Help me find the way. Cześć, płotka. Bo teoretycznie już prawie skończyłem gizę, no i na to offline VOD chciałbym przynajmniej gizę dzisiaj zrobić. To ten teren, co robiliśmy, no, do którego dotarliśmy ostatnio, to raczej nie. Panie, że no widzieliście, że w ciągu pół godziny bym chciał to zrobić. Ty ze mną mi nie jesteś potrzebna na razie. Grobowiec Mykeliosa.
Ciekawe, co tu znajdę. Czyli tak bym tu doszedł. Pieniążki. Tak, tu jest znowu ta tabliczka, tak? O, kryształ. Ja, stworzycielu, ty, który kierujesz barką Marget, zabójco węża popisowąca, ty Boże, strażniku świętego, że ty, który bla 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 bla, zostaje rozbić i przekazać ci twojego syna bla bla bla. Kurde, ja bardziej tak wierzę, no, oczekiwałem jakiejś, kurde, nie wiem, no, wskazówki. Jak się dostać do tego? Ha. Powiedzmy, że ujdzie. O boski Mykerosie. Mam przeczucie... Nie, to było błędne przeczucie. Ale no nie bez powodu tu jestem, myślę. Teoretycznie mógłbym powiedzieć, że to jest progres. Ale nie, to nie jest progres. Czekaj, są przyszedł. Ej, tam coś jest. Najsik. Ha, znalazłem. Ale fajna ta eksploracja. Prosta, ale satysfakcjonująca. Dobrze, ale fajnie jakbyś, nie wiem, czytał na przykład i mówił nam jakąś historię czy coś. Dobrze. Przynajmniej kryształki podostawałem. I punkty doświadczenia. No nie, no jeden punkcik mi brakuje. Będę to ulepszy tego orzeła następnie. Ale fajna, fajna to jest eksploracja. Przyznaję, te piramidy fajnie się akurat zwiedza. Dobra, tutaj ogarnięte. W takim razie zostały mi dwie piramidy. Albo do 23 godzin nie wyrobię się. Ok.
Okej, i tutaj wchodzimy, tak? Wow. Ja dałem tablicę. No i jak rozumiem, dostanę po tym ten 10. Fragmencik. Ale chwilka, dobra, na górze nic nie było. Trzeba powolutku wszystko, ale na dół się idzie. Dobra, wszystko w swoim czasie. Najpierw pójdę w to przodu. Tutaj nic nie ma. A tu jest ten fragment. Jakieś takie dupele. No i można lecieć w dół. Ciekawe, co mi to szkło da. Coś dać raczej musi. Ja tutaj to wiele nie zrobię. Tutaj jest kilka fajnych rzeczy i jest przejście skarby uszowej basy. A, myślałem, to jest wąż. Ale nie, tu nie ma węża. Mam dziwne przeczucie, że tu jakaś pułapka będzie czy coś. Jak w Księciu Persji. Dobra, znalazłem łódkę. Przypomnienie. Dźwignie działają pod ciężarem obiektów umieszczonych po każdej stronie dźwigni. Kurde, no Sherlock. No, Sherlock. Po prostu nie wierzę. Abym temu panowi dał... Nie wiem. Nobla? Aha, w ten sposób. Żeby przyblokować. Początkowo wymyślałem, żeby podważyć. Albo faktycznie miałem podważyć. A nie, chwila. Nie, dobrze robię. Cześć, panie. Język jeszczał. Także teoretycznie mogę sobie armor ulepszyć teraz, właśnie w tym momencie. To też zrobię. I bang! Wymaksowałem albory. Ulepszono cykl. Także mogę teraz zabierać się na przykład za ukryte oszcze, za inne duperele. W sumie kołczan mógłbym. To też mógłbym. Swoje rzeczy mógłbym. Ale wszystko w swoim czasie. Chyba znalazłem tablicę. Zanim pójdę tutaj do tej głównej sali, pochodzę sobie dookoła. Dobra, czyli tutaj mamy wyjście. Monetka. Monetki dwie. Tutaj coś jeszcze? Nico. Tylko tablica w starodawnym piśmie. No to już wiemy. Dostałem punkcik umiejętności, super. I tak. To sobie ogarnę. Teraz scenu będzie im pomagać w trakcie walki. No, fajny orzełek stał się jeszcze fajniejszym orzełkiem.
Kierek to w ogóle chowa drewno połowę w wazonie. Ja nie oceniam. Nie oceniam. No cześć. Gdzie ja jestem w ogóle? Tu jestem. Dobra. I jest tu ta moja piramidka. Cel na teraz? Spiąć się na nią. Także zrobię ten punkcik widokowy. Znajdę tą tablicę. I Giza teoretycznie jest gotowa. Tylko, że muszę ten pierścień jeszcze zanieść. Spoko. Choć wątpię, czy to zrobię w ciągu tych 23 godzin. O, ja... Będzie trochę wspinania na tą największą piramidę. Nic nie ma. O Jan. O fuck. Uff. Chciałem widoczki podziwiać. Jan, ale naprawdę chciałem zawsze zobaczyć piramidy w Gizie. Znaczy może nie od zawsze, ale od pewnego czasu. Tak sobie pomyślałem, kurde. Jakbym miał gdzieś pojechać, żeby coś zobaczyć, że jedno z tych miejsc to jest właśnie Giza. Znaczy, no wiadomo, że no... To nie wygląda tak dobrze, jakby się chciało. Bo z jednej strony, wiadomo, te piramidy ładnie wyglądają, ale jak spojrzysz w drugą stronę, tak powiedzmy, za siebie tej piramidy, to zobaczysz wielką, brudną metropolię, aka Kair. Znaczy nie mówię, bo nigdy nie byłem w Kairze, więc nie wiem, czy tam jest faktycznie brudno. No ale Google Maps, no... No... Powiedzmy, że pokazuje nie najładniejszy teren. Rany, jak daleko to jeszcze. A ja jestem taką małą... małą kropką już na tej całej piramidzie. Ja ciężak wysoko. No dobra. Piramida faktycznie jest olbrzymia. Wiadomo, że w rzeczywistości jest ona no jeszcze większa, no ale... Tak robi wrażenie. Ale ten Sfinks, ja naprawdę myślałem, że Sfinks jest większy. Czekaj, gdzie jest ten Sfinks? Sfinks... O, tam jest Sfinks. Jaki tu jest mały. Ej, ta w sumie ta druga wieża też? Tfu, piramida też nie jest mała. Rany, jak wysoko. No i została mi jedynie... What fool would set up camp out here? I should have a look. Yeah.
ślizg z piramidy. Że chciałem zobaczyć, zrobić ślizg z piramidy. A tak naprawdę to nie. No ale zrobić zrobiłem to. Tą tabliczkę durną trzeba zdobyć. I teoretycznie wszystko tu mam zrobione. No, jedynie jeszcze zanieść ten pierścień. O ile to będzie faktycznie koniec już misji. Ach, chodź płotka, z tobą będzie szybciej. Dookoła piramidy. Cześć. Wejście, gdzie jest wejście? A, tutaj. Nie tutaj? Gdzie jest? Nie tutaj. A, tutaj. O tak, w końcu tu już byłem wcześniej. Może tak nie eksplorowałem za bardzo. No tak, na początku poszedłem w tamtą stronę. Tym razem pójdę w tą... W górę, w dół. W górę. Zdecydowanie w górę. No dobrze, znaleźliśmy kawałek szkła i przejście. Czyli idę w dobrym kierunku. Mam nadzieję. Coraz więcej skarbów. Napawa mnie to optymizmem. To nieostrożnie zakłóci spokój pustyni piasku, będzie pochłonięty przez ich jałowym bezmiarem. I znalazłem. To było szybkie. Starodawne pismo. Ancient writing from the old kingdom. Ale nie jeden punkcik to mi tak już niespecjalnie ratuje. Kryształik, okej. Okay. Czrut sznufuje. Jakiś tam. No i dobra. Jeszcze wyjdę sobie, może coś się akurat znajdzie fajnego po drodze. A właśnie, jakieś szkło. A tu już jest coś.
I chyba jestem uwięziony. Znaczy, no tak, tak jakby. Starożytne pismo. Ej, tam coś jest. Coś się jakby świeci. A, no tak, do rozwalenia. Albo i nie. Albo i... co? Szukali mnie. Myślałem, że to już jest wyjście. Stwiolowali Triola. O, jest wyjście. Ups, wyć. Czy pieniążki? Dlaczego pieniążków to warto się wrócić? No i dobra, teoretycznie w Gisie mam wszystko za wyjątkiem tego jednego durnego zadanka. No więc, dobra. Przy okazji zaakceptuję to zadanko, żeby mieć już do puli już zadane, których zajmę się następnym VOD offline. Myślę, że kolejny VOD offline będzie kolejnym VOD, bo żeby zająć się kolejnym zadaniem, będę musiał mieć więcej doświadczenia niż poziom. Hej, wake up. Ała. Wake up. Hey, wake up. With luck, you're right. Here, stand up. Damn, I thought you were lying on it. Lying on what? What happened? My notes. I'm a geographer. Cortesius, nice to meet you. Looks like we were attacked. They emptied my pockets. Took my notes too. You might want to check your pouch. You too? I should have known better than to travel the desert on my own. I'm going to find those thieves. They ought to pray to all their gods that my notes are undamaged. We're lucky enough to be alive. What do you remember? Remember? I was clubbed in the head. I only recall the sound of a horse galloping away. There might be tracks. Stay here. Dostałem łyczkę, zabrali mi faktycznie pieniążki. No, zbroi mnie wzięli. Przynajmniej tyle. Ale pieniążki? Ej, gdzie są moje pieniążki? Gdzie mogę zobaczyć w ogóle stan moich pieniążków? Chyba w ekwipunku. Nie, jestem bogaty. Ej, naprawdę jestem bogaty. Gdzie jest ta jedna tarcza jeszcze? Przecież wszystkie tarcze ogarnąłem. No, never mind. Zadania. To jest to zadanko, które robię, ale... Tym zadankiem zajmę się innym razem. Dobra, jestem bliżej chyba na piechotę. Mam nadzieję, że to już będzie koniec tego zadania. Płotka. Ale powiem, że no, ta eksploracja Giz była nawet fajna. W szczególności tych piramid. Dobrze, że były tylko 3 piramidy. Bo na dłuższą metę pewnie by się stało to troszkę nużące. Hej. I have bad news. You lost the ring? You lost the ring? You lost the ring? Turo is dead. Oh, tragic. And the ring? Yes.
quite unfortunate. And what of the ring? Did you find it? I found it. Did you not hear me? About Turo. This mess is their fault. Give it to me. My Magi, come on. I should be on my way now, brothers. Are you not sad? Your friends have died. In Giza, a friend dies every day. Fyodo! Where is it? Nat! The ring! No, będą się zabawiać. Jest 28 poziom i w zasadzie mógłbym zabrać się za to zadanko główne, tak? A dobra, co za chwilkę. Dobra, na razie. Łuk łowcy sobie rozszerzę. I ten łuk dla pieszcy będzie kolejnym. Albo elitowy łowca też, to jest fajna umiejętność. W sumie same łuki mają naprawdę fajne umiejętności poboczne. Główne zadanki poboczne, niby to mógłbym zrobić, ale to na następnym QOD offline i łuski krokodylo. Także dobra, to już się ogarnie innym razem. Dobra, więc tak, teoretycznie z tego co widzę, jeśli dobrze widzę, w Gizie wszystko zrobiłem za wyjątkiem tego pytajnika, którego na razie nie ogarnę. Bo muszę ogarnąć wszystkie, dosłownie wszystkie. Te draństwa. Czyli muszę podróżować po Egipcie. Żeby te konstelacje ogarnąć, dobra. Czyli tak, tutaj zrobiłem wszystko. Tutaj zdecydowanie nie zrobiłem wszystkiego. Także no, wystarczy się tutaj przeniosę do Memphis. I tyle. Tyle jeśli chodzi o dzisiejsze VOD offline. Półtorej godzinki. Myślę, że optymalnie dobrze. No. Pyk, pyk. No i pyk. Także to by było tyle do VOD offline. Dzięki tym, dziękuję tym, którzy wytrwali, tym, którzy w ogóle to VOD odpalili, a całej reszcie, no, żałujcie. Choć w sumie nie macie co żałować.